Jaka jest dostępność instrumentów wsparcia finansowego dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców? Trzeba przyznać, że dostępność instrumentów wsparcia dla podmiotów z sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw jest dość duża. Zarówno tych realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w systemie gwarancyjno-poręczeniowym, ale również takich realizowanych przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, na przykład w systemie dotacyjnym, czyli to są te środki, które są bezzwrotne. Natomiast jest pewną barierą jest brak wiedzy po stronie samych przedsiębiorców, szczególnie mikroprzedsiębiorców, co do tego, jakie instrumenty są dostępne i jak z nich efektywnie korzystać. To jak ten problem rozwiązać? Braku wiedzy, no i dopasowania ewentualnie poszczególnych instrumentów wsparcia do potrzeb przedsiębiorców. Pojawiła się w czasie panelu dyskusyjnego taka idea, żeby stworzyć taką kompleksową, wspólną platformę realizowaną przez stowarzyszenia czy związki pracodawców i na przykład sektor bankowy, w której moglibyśmy kompleksowo wskazywać, jakiego rodzaju instrumenty są dostępne, dla jakich kategorii przedsiębiorców, na jakich warunkach, tak żeby w jednym miejscu zebrany był cały katalog tych instrumentów, o które przedsiębiorcy mogą się ubiegać, i to wydaje się dobrym pomysłem. W panelu, w którym pani uczestniczyła, padło takie zdanie, że nie jest problem pieniędzy czy problem znalezienia wsparcia, jest tylko problem pomysłu przedsiębiorcy. Czy to jest do końca prawda? To do końca nie jest prawdą z tego względu, że czasem przedsiębiorstwo ma pomysł, ale nie ma kapitału, który pozwoliłby mu uzyskać finansowanie ze środków kredytowych, dlatego że po prostu nie ma zdolności kredytowej. To jest problem, który w dużej mierze dotyczy startupów. I tu jest pewien pomysł co do tego, żeby dokonać pewnych modyfikacji, czy to w przepisach, czy takiej interpretacji przepisów, która umożliwiłaby bankom udzielanie kredytów tym przedsiębiorstwom, które teoretycznie nie mają zdolności kredytowej, ale które na przykład zostaną objęte systemem gwarancji czy poręczeń ze wsparciem publicznym. A czy to nie jest obszar dla private equity na przykład? To jest też obszar oczywiście dla private equity, ale chcemy również rozwijać ten obszar kredytowy, tak żeby te przedsiębiorstwa, które dziś nie są w stanie pozyskać środków z kredytu, mogły je pozyskać pomimo tego, że w istocie nie posiadają zdolności kredytowej, ale mają rzeczywiście pomysł, który pozwoli im rozwinąć tę działalność w taki sposób, że tę płynność i tę zdolność kredytową uzyskają w przyszłości.